Latamy enduro, które rzeczywiście daje bardzo dużo emocji. Wjeżdżamy na strome podjazdy, jeździmy po ciężkich terenach, ale są też quady. No nie widziałem, żeby quadem ktoś wjeżdżał na te podjazdy, które my robiliśmy crossami, ale one też służą do ciężkich terenów. Dlatego pojechaliśmy 400 km od Poznania, aby polatać wraz z ziomkiem Born to Ride, który ma quada z pojemnością 650, ogólnie silnik nawet ma przełożony tam, aby pokazał nam, na czym tak naprawdę polega frajda jeżdżenia na quadzie. Dlatego lecimy. W końcu mamy właściwe tereny, piaseczek, górki, lasek. Widzę już naszą maszynę, naszego konkurenta. Siema. 400 km. Mówię ci, 400 km tutaj jechane, także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze nagrane i pokażemy to, co chcemy pokazać. Najważniejsze to właśnie, na czym polega tak naprawdę zabawa na quadzie, a na enduro. Stop. Teraz ważne pytanie do was. Jak dużo z was odkłada pieniądze na quada, może crossa, może pierwsze auto? Ponieważ mam dla was propozycję na zgarnięcie 4000 zł. Całkowicie realnie, ponieważ mBank organizuje konkurs i dorzuca 4000 zł do twoich czterech kółek. No może dwóch, jeżeli chcesz crossa. A najfajniejsze jest to, żeby wziąć udział, potrzebujesz dosłownie minuty czasu i odpowiedzieć na jedno bardzo proste pytanie. Do czego potrzebujesz prawa jazdy? Konkurs ma 3 etapy, po 2 tygodnie każdy. Pierwszy już się skończył i 4000 poszły do zwycięzcy. Teraz trwa drugi etap, podczas którego możecie znowu wygrać. I prócz tego jeszcze 30 osób wygra po 200 zł na paliwo. No także bardzo głupio byłoby nie skorzystać. A jeżeli tego wam mało, to mBank daje wam jeszcze 200 zł za otwarcie konta. I prócz tego, kupując ubezpieczenie, macie 15% zniżki na wasze ubezpieczenie i 100 zł zwrotu za to ubezpieczenie. Także mBank naprawdę was wspiera, warto z tego skorzystać, wskakujcie w link w opisie i korzystajcie. Słuchajcie, tutaj mamy wyjątkowego quada, bo tak naprawdę jest po swapie silnika, jest silnik od R6 Kawasaki, nie? 650 na 72 konia, także tutaj kolega mówi, że on to tam podjeżdża bez problemu, ale czy my podjedziemy, to jest ciekawe jeszcze pytanie. Także ja jestem bardzo ciekaw tego zobaczyć, co będzie potrafiła ta maszyna w porównaniu do naszych i jaka będzie różnica, także lecimy na żwirkę i sprawdzamy, nie? Co ty gadasz? To jest to? Ja oglądałem filmik z tej żwirki u ciebie i te podjazdy wyglądały tak jak u nas na żwirowni. A to tak razy dwa co najmniej jak u nas na żwirowni. I przy tym, że to jest tak miękki piasek, tak miękki żwir, że normalnie kierę w tym ciężko utrzymać, nie? Żebyście rozumieli, że ten podjazd przed nami jest 100 metrów, nie? To jak 30-piętrowy wieżowiec jakiś, nie? Dawaj, ty pierwszy! Ja nie wiem, co ja mam tu robić. Zabraknie. Większy rozpad. I tu już odkręcać na maksa. Ale kurde, widać. No. Dobra, ja akurat jestem powalony, zaraz pewnie polecę przez kierę, ale trzeba próbować. A to, co zobaczycie teraz, jestem pewien, da wam bardzo dużo satysfakcji, ponieważ zobaczycie osobę, która nigdy nie jeździła w takim piachu. Że tu się nie da rozpędzić mocno. Jak to nie? No właśnie rozpędziłem się. Jak trzymać motocykl? Nie? Na prostych rękach do tyłu i wypychaj go nogami. Tu jak zamykasz gaz, to on przysiada na przodzie i cię zaczyna machać. Powiedz mi tak, czy na quadzie trzeba mieć umiejętności, żeby tak odwinąć gaz? Trzeba? Bo wiesz, bo to tak wygląda, jakby wiesz, usiadł sobie na kanapie, odkręcił gaz
I samo mu to wjechało. Nie, trzeba umieć, dużo trzeba umieć. Tak? To jestem ciekaw. Teraz właśnie cykniemy sobie fajną fotkę, możecie wbijeć na Insta zobaczyć. Bałem się, że będzie miękki piasek. I wczoraj byliśmy na żwirowni i mieliśmy taką, wiesz, też mały kawałek takiego miękkiego piachu. Ciężko trzymać w rękach, cały czas musisz mieć, wiesz, napięte ręce i cały opór, który daje piach, to ty przyjmujesz jakby na ręce, nie jakieś enduro. I jak się bałem, tak właśnie się spełniło. Przyjechaliśmy i tutaj po prostu jakieś odwalone podjazdy, wszystko jak w piaskownicy. Słuchaj, 1-0 dla ciebie, ale ja zapraszam ciebie na naszą żwirownię, wiesz, żeby chociażby mieliśmy wyrównane szanse, a wy widzowie koniecznie napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć Bartka u nas na żwirowni, żeby popróbować w tych innych warunkach kład, bo ja myślałem, że kład w ogóle, wiesz, to... Przed całym odcinkiem ja chciałem zadać ci pytania, na czym polega frajda na jeżdżeniu kłada, nie? No bo to tak jest trochę, siedzisz, po prostu odkręcasz gaz i on wjeżdża, nie? Ale jak ja widzę, jakie rzeczy tu odwalasz na żwirce, to ja już wiem, na czym polega tak naprawdę frajda. Kilka słów może o maszynie. Za ile kupowałeś obudowę, za ile silnik i ile w całości tak to ci wyszło? Ogólnie sam kład jako seryjny kosztował mnie 25 tysięcy. Aha. Potem... Seryjnie jaki miał silnik? Seryjnie 505. 505, a ile 505. Koni? No ponad 50 koni było. Okej. Okay. I KTM był ogólnie najlżejszy ze wszystkich kładów, miał tam największą moc. Aha. Seryjny, nie? Okej. Okay. Zrobiłem swapa, no to na ulicy mi pojedzie jakieś 130-140, nie? 130 na godzinę no, ci wiesz, poleci. Tyle jeżdżą seryjne kłady, nie? A ten z tym silnikiem leci 170 na innych zębatkach, więc... Tym kładem możesz jechać 170 po ulicy? Tyle leciało. Powiedz mi, czy w tym czasie się modlisz, jak jedziesz 170? Zacząłeś lecieć, stary taki kamień i tak od... Ja tutaj mam coś pęknięte czy nie? Nie, nie widzę. Ale normalnie stary taki kamień. Musi ktoś nas wystartować, wiesz, bo my się zahaczyliśmy o siebie. Jesteś szybszy, ale na starcie, no było, ten start, była szansa, ale potem wiesz, ja muszę co chwilę zmieniać biegi, u ciebie chyba dłuższe te biegi, nie? No trochę dłuższe, ale wiesz, starcie też nie. Ale ja ci powiem tak, kład wiadomo, że twój już wjedzie, jak jedziesz sam, jak jedziesz sam, a co jeżeli my we dwójkę spróbujemy? No dawaj może najprostszy ten tamten po prawej, co? No, z tym zakrętem, nie? No, to teraz spróbujemy ten najprostszy po prawej wjechać we dwójkę, bo co, no trzeba kład dowalić, nie, koniec końców, ile można? Dawaj. O, stubaństwo! Ale ja ci powiem tak, nie czuć, żeby on jakoś się męczył za bardzo. Bo w ogóle wjechałeś, ja no. Nawet do odciny go nie kręciłeś, nie? O. Jest! Kayo Moto też potrafi! Ja pierdzielę. Zasadnicze pytanie, myślę, które każdego interesuje. Okej, okay, jak jeździsz enduro i nie wjeżdżasz na jakąś górkę, no to dajesz sobie na bok, zjeżdżasz, nie ma problemu. Co w przypadku takiego kładu, takiej dużej maszyny, jedziesz pod stromy podjazd, widzisz, że on po prostu nie daje rady. I co w takim przypadku? Co robisz? Mogę wam to zademonstrować, jakby się zakopał. Oczywiście mi się nie zakopie, ale specjalnie się zatrzymam na podjeździe i... Dawaj, próbujemy! Jak ty go tam zawróciłeś, mi się wydawało, że wiesz, że to było łatwiej niż enduro, nie wiesz? Wziąłeś, obróciłeś i tyle. Oczywiście jakby był na przykład twardy podjazd, wtedy jest lipa, bo kład się tak nie zatrzyma. Aha. Może się stoczyć w dół, a jak go obrócimy, to... Właśnie. To mi chodziło, co jeżeli on się zacznie staczać, nie? No to wtedy lipa, nie?
Wtedy to by była lipa, nie? Tak na twardym to może się zdarzyć. Okej. Okay. To by trzeba było uważać wtedy, albo się położyć na kierownicy i przednim hamulcem hamować trochę tylnym. Aha. I po prostu zjechać po tych samych śladach, nie? Masakra. Bo obracać to ciężko. No. Nie no, żeby nie było, mimo że piasek był wydmowy, no coś tam daliśmy radę podjechać. Fresh Air Force Ones, then them things crispy. Two piece, got them all jelly, get a biscuit. Going hard in the paint, I'm feeling like no whiskey. Ball out on them if I really wanna do it, spot up or dribble, shoot it. Drip on point, peep the execution on a higher resolution. Now you gotta see me do it, now you gotta see us on it. I don't even gotta flaunt it, I'ma put us all up on it. Big tracks, jumping out the devil bag boys. Big man, got them big man, now they some sad boys. Circa 91 Pistons, we some bad boys. If you picking teams, we should never be your last choice. Cause we really run this. Yeah, we star-studded, you gotta up the budget. We too cold-blooded, better make adjustments. I'ma walk. Ja stąd zaatakuję. Będzie próbował pod to. Nie dużo brakuje. Kurde. To akurat był idealny teren, aby pokazać przewagę quada nad crossem. Wiecie, wydmowy piasek, stajesz nogą, która ci od razu się zapada. Quad to robił w ogóle nawet nie mrugając okiem. Wiadomo, że w naszych sprzętach było trochę za mało mocy, chociaż Marcin cały czas katował ten pierwszy pojazd i z dużym wysiłkiem, ale prawie mu się udało. Jest taka akcja, że zamieniamy się maszynami na chwilę. Ja po prostu jestem ciekaw nawet po plechu się przyjechać i zobaczyć, no jak na to reaguje maszyna, nie? Co ja przed chwilą zobaczyłem, dało mi dużo frajdy, bo widać było, jak ty się męczyłeś. Ja musiałem to zobaczyć wcześniej. To było dobre doświadczenie jazda w takim terenie, a wy oczywiście pamiętajcie o konkursie od M-Banku, ponieważ takiej okazji nie można przegapić. I napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć Bartka u nas na żwirowni w naszych terenach, ponieważ on mnie bardzo, bardzo mocno zaskoczył swoimi umiejętnościami i swoim quadem, dlatego ja bym się nie zdziwił, jakby nawet na naszej żwirowni pod takie strome, krótkie podjazdy byłby w stanie podjechać, dlatego trzymajcie się ciepło, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Insta, ponieważ tam jeszcze wlecą dodatkowe materiały z Bartkiem. Trzymajcie się i pozdro.